Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. Szanowni Państwo, dbamy o czystość auta, myjąc je regularnie, dbamy o czystość wewnątrz, odkurzając, ozonując, czy też inne czynności przeprowadzając, czyszcząc. Ale również czasami poddajemy się namowom różnych osób, czy też informacjami wyczytanymi w internecie, aby przeprowadzić też taką czynność czyszczenia silnika, czyli tak zwaną płukankę w silniku. Czy to ma sens? W jakich sytuacjach to należy przeprowadzić? Jakie są korzyści, czy też jakie, co ryzykujemy przeprowadzając taką czynność, czyli płukanie silnika? Z takim pytaniem przybyłem do warsztatu. Dzień dobry, panie Robercie. Witam państwa serdecznie, witam pana redaktora. Panie Robercie, płukanka silnika, czynność, która często nigdy w życiu takich rzeczy nie przeprowadzamy, a czasami jest zalecana. Na czym to polega? Drogi panie redaktorze, no od młodych lat, kiedy zacząłem zajmować się tą profesją, czy próbowałem zajmować się wcześniej, zawsze mówiono o płukankach. I tutaj wcześniej rozmawialiśmy przed programem, ale powiem tak, z placu budowy by wynikało, że chyba niewiele to wnosi. Tak, ja mam takie prywatne uczucie, to jest moje prywatne uczucie i nie jestem autorytetem w kwestii płukania silników, ale zauważyłem, że jeśli był dobry olej i rozbiera się taki silnik, który jeździł na dobrym oleju, on jest czysty w środku, tak? Zwłaszcza jeśli to jest syntetyczny olej, on jest czysty, nic tam nie potrzebuje. Jeśli silnik miał przedmuchy, o dieslu mówimy, to znajdziemy zgorzelinę w miejscu olejowej, zapchany smog, starczy tylko przedmuch wtryskiwacza będzie. To jedna rzecz wystarcza. Zdarzało się często, że klienci po zakupie auta chcieli mieć dobry olej, był słabszy, ryzykowali, zmieniali na syntetyczny. W niektórych przypadkach nic się nie działo, w niektórych było po silnikach, tak? Co znaczy po silnikach właśnie, bo samo płukanie, jak no sama rzecz, sama nazwa wskazuje, ma wypłukać pewne rzeczy, czyli te nagary, zgorzeliny, o których pan wspomina. Takie płukanie może przynieść odwrotny skutek niż ten zamierzony. To tak, dokończmy z tym olejem, tak? Bo olej syntetyczny ma właściwości czyszcząco-myjące, tak? Już sam olej. Sam olej. No i załóżmy, że silnik jest po jakimś tam większym przebiegu i jeździł na oleju, załóżmy, słabszej jakości, nie wiadomo jakiej lepkości, nie wiadomo co, bardziej zbliżone do mineralnego, tak? On odłożył tam sobie jakiś nagar gdzieś po tych ściankach i on tam spoczywał, tak jak w organizmie gdzieś w krwiobiegu na żyłach, sklepiał się. No i wpuszczamy taki olej, który zaczyna to płukać i myć. I tak, część oleju rozpuści się i tamten ocet zostanie w filtrze. Część tej zgorzeliny odpadnie od ścianek, tak? Odpadając od tych ścianek zablokuje smog i ograniczy przepływ oleju zastanego. Czyli krótko mówiąc, przytrzemy albo silnik, albo turbinę, szczególnie w dieslach, tak? I tak to mniej więcej się kończy w ten sposób. Zaczynają lecieć uszczelniacze, tak, wszystko co było gumowe twardnieje. Tutaj jakby analizy nie przeprowadzałem, no ale tak po prostu jest. I zaczyna ciec. To już w skrajnych przypadkach. I tutaj nasze zdanie jest takie, że jeśli nie wiemy co było i nie da się sprawdzić ilości tego nagaru bez głębokiej ingerencji do motoru, to najbezpieczniej chyba zalać jakiś półsyntetyczny olej. Mimo że czasami producent zaleca zupełnie inaczej, ale to z autopsji wynika, zwłaszcza przy starszych autach, że to jest wariant bezpieczniejszy, dużo bezpieczniejszy niż lanie syntetycznego oleju, który to może wszystko wyczyścić i ruszyć jakby w tym krwiobiegu i pozatykać. Stosowaliśmy sami czasami te płukanki i efekt do dziś nie jest dla mnie znany. Czy rzeczywiście one wypłukały, czy nie wypłukały ten silnik? No na pewno, jeśli jest duży zasób tego nagaru i w ściankach, i w tych miejscach, kantach jakichś tam, gdzie nie ma takiego dużego strumienia przepływu oleju, to tam powstaje taki szlam, nagar, cokolwiek innego i potem on przeradza się
w takie twarde płaty. No i teraz nie wydaje mi się, żeby ta płukanka dała radę w ciągu 5 czy 3 minut, bo tak podaje producent, wszystko rozpuścić. Ale na pewno da radę, żeby to odpadło i odkleiło się, tak? Więc jeśli ten silnik nie był wcześniej płukany i nikt z nim niczego więcej wcześniej nie robił, w sensie tej czystości, tej komory wewnątrz motoru, no to chyba wydaje mi się, że to niewskazane. To jest moje prywatne zdanie. No bo nie wiemy, co jest w tym motorze tak naprawdę. I teraz, nie wiem, po 8 latach eksploatacji nagle ktoś przychodzi i to wszystko rusza i wpuszcza to w silnik. I dobrze, jak to wszystko się odpadnie przed smokiem, czyli smok to skontroluje, zatrzyma, tak, filtr wyłapie. Czasami to w różnych miejscach może odpaść i różne skutki wywołać. Także tutaj może jest ktoś bardziej władny, kto by tutaj się wypowiedział na ten temat. No moje zdanie prywatne po tylu latach jest, nie mam zdania. Czyli ryzyko tak naprawdę tej czynności jest tak naprawdę większe niż korzyści chyba z tego wynikające. A co na przykład z profilaktyką? Jeżeli mamy auto pewne, jeździmy od kilku lat, czy taką czynność, nie wiem, raz na 2 lata, raz na 3 lata może przeprowadzić? Myślę, że przy każdej wymianie, tak jak zaleca producent, no jeśli ten motor był czysty, na pewno to nie zaszkodzi. Jeśli wiemy, że ten silnik był u nas od nowości, tak, czy tam wczesnej młodości i wiemy, że olej tam był syntetyczny, tak, i nie ma za dużo przedmuchów i wszystko było wymieniane na czas, to na pewno to nie zaszkodzi. To tak jak herbata z pokrzywy na nowotwora. No na pewno nie zaszkodzi, nic się nie stanie. Więc jeśli ktoś chce, niech leje, tak, za przeproszeniem i nic nie będzie. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy nie wiemy, co tam było, w jakim jest stanie i ile tego nagaru gdzieś tam po bokach poklejone jest po ściankach i co może odpaść stamtąd, tak, w postaci tego nagaru. Bo fizycznie my jako kierowcy tak naprawdę możemy zajrzeć jedynie pod korek wlewu oleju. Może pokażmy, czy coś na przykład w tym silniku widać. Otwórzmy korek wlewu. I tutaj tak naprawdę, jeżeli Państwo pamiętają, 20 lat temu pojazdy typu Fiat 126P, 125, Polonezy, często jeżdżone na oleju typu Selector Special, to można było tutaj nożem kroić właśnie ten nagar. Jeszcze przed nagraniem wspominał Pan pewne zdarzenie z życia wzięte, właśnie dotyczące oleju, ciśnienia oleju, gdzie klient też mógł generalnie, można powiedzieć, zdecydować o właśnie płukaniu silniku, a przyczyna była zupełnie inna. Proszę nam zdradzić. Tak jak wcześniej Panu wspomniałem, i powiem teraz dla Państwa, już tu nie będę wymieniał marki właściwie, jest taki silnik, który w przedziale 50 tysięcy, to przeważnie zaraz po gwarancji, bo to już któryś silnik z kolei, tak, monitoruje o niskim ciśnieniu oleju, tak? Czyli popularna miga lampka Aladyna, miga nam na deskę. Tak, niektórzy mylą to z inspekcją serwisową, niektórzy mówią, że trzeba zmienić olej, tak? I my też jakby to drogo zaczęliśmy, bo od razu nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I okazało się, że silnik ma mokry pasek rozrządu, tak zwany pływający w oleju. I powłoka, wierzchnia paska łuszczy się. I to zwróciły Państwo uwagę, że w przedziale kilometrów 50 tysięcy, czyli można powiedzieć, że to są nowe samochody. I nie mówię, że to był sporadyczny przypadek, tylko to już nagminne. Łuszczy się ta powierzchnia paska, spływając później do misji olejowej, a w misji olejowej zapycha smog, który olej pobiera i generuje tak jakby utraty ciśnienia przez brak dostarczenia oleju, tak? Nikomu nie przychodzi do głowy, że tak, czy wcześniej nie przychodzi do głowy, że młody pojazd o tak niskim przebiegu może mieć tak poważną awarię, tak? Zwłaszcza, że dużo wcześniej niż interwał przewiduje wymianę tego rozrządu. W ogóle połączyć to z rozrządem to był problem. No i co? I teraz Tutaj nasuwa się pytanie, tak, co by się wydarzyło, gdybyśmy zastosowali płukankę, który jest bardziej ingerujący właśnie w tego tak, typu. Tylko jeszcze zanim powiem, to może tylko napomknę, że broń Boże, nie jestem przeciwny jakimś płukankom, ja nie mam zdania, ja tylko opisuję zdarzenia, które miały miejsce i jakby nie interesuje nas to, nie jesteśmy władni, żeby tu oceniać te płukanki. Tylko chodzi o to, co by się stało, ja zakładam, jakbyśmy tylko to wypłukali, jakby zareagował ten płacek pływający. Nie znam opinii na ten temat, żeby to tam miało jakikolwiek wpływ, czy nie miało,
ale no, mogłoby mieć takie zdarzenie, że albo by się bardziej zaczął łuszczyć, albo mniej, tak? No bo to jest chemia i to silna chemia, więc trzeba na to wszystko chyba jednak zwrócić uwagę i tak no, spokojnie z rozumem do tego podejść, bo odpowiedzialność na pewno ciążyć będzie na właścicielu pojazdu, bo my osobiście jako warsztat nie robimy tego i nie namawiamy. Mimo że mamy w ofercie swoich produktów, które firmujemy, są te rzeczy, to nie namawiamy. To już jest indywidualna rzecz klienta, no bo można komuś zrobić krzywdę, tak, albo nawet nieświadomie, albo pomóc. No, tutaj zdania są bardzo podzielone, tylko my z autopsji widzimy, że to wcale tak nie jest super, jakby się wydawało. Dobrze, dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu serdecznie. Szanowni państwo, no taką decyzję no musimy naprawdę rozważnie podjąć, czy wlać do silnika ten preparat. No tych plusów ciężko powiedzieć. Minusów, zdaje się, że te zagrożenia wynikające z tej czynności chyba są przeważające. No decyzja należy do państwa. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.